Siema, siema! Dzisiaj jesteśmy na Przędzielni, czyli na drugiej części Enduro Trails w Bielsku Białej. Pokażemy Wam parę nowych tras, naprawdę nowych i ciekawych. Ich jeszcze tutaj nie zjeżdżaliśmy. No i opowiemy Wam trochę o tym kompleksie, co tutaj znajdziecie, także zostańcie z nami. Jeśli jesteście ciekawi, w jaki sposób możecie dostać się do góry, to macie dwie opcje. Możecie albo wyjechać gondolą, jeśli jesteście leniwi tak jak my, albo skorzystać z przygotowanego podjazdu, o którym opowiemy za chwilę. Okej, jeśli już mówimy o kolejce, to słuchajcie, tutaj naprawdę gondola jest bardzo dobrej jakości. To znaczy, zobaczcie sobie sami, rowerek wisi na zewnątrz, jest prosty w założeniu. Sama gondola jest wygodna, mieści do 6 osób, nie musicie się martwić, nie ma jakichś problemów ze wsiadaniem, jak chociażby w Koninkach, gdzie samo ładowanie roweru i wsiadanie odbywa się na dosyć spartańskich warunkach. Tutaj wszystko jest szybkie, proste i wygodne. A rower wędruje do góry bezpiecznie. Jeśli chodzi o podjazd, jest to ścieżka nazwana szlakiem daglezjowym. Piękne widoki, nie? Dosyć wymagający podjazd o w miarę prostym przebiegu, usiany różnymi ciekawostkami. Co? No. A, no rad. Jeszcze chwilę. Wiecznie człowiek zapomina. Trasy dla początkujących to przede wszystkim Twister i nowa trasa Rock'n'Rolla. Dużo band, dużo zakrętów, średnia prędkość, no i dosyć łatwy przebieg. Nie ma większych kamieni ani korzeni, także nawet na hardtailu spokojnie dacie sobie radę, a sama przyjemność z jazdy jest duża. Dobra, lecimy dalej. Rock'n'Rolla to na ten moment chyba najdłuższa ścieżka typu flow w Polsce. Oferuje masę band, mult i bezpiecznych skoków. Jest świetną propozycją dla osób, które dopiero oswajają się z rowerem, czy chcą poprawić swoją technikę jazdy, ponieważ można na niej rozwinąć bezpiecznie trochę większą prędkość, a także trochę poskakać. Twister to już chyba propozycja obowiązkowa dla każdego wielbiciela enduro w Polsce. Bardzo płynna trasa, pełna dużych mult, dużych band, bardzo bezpieczna i szybka. Przejazd Twisterem można porównać do bardzo szybkiej, bardzo krętej kolejki górskiej. Masę frajdy, jednak trzeba też pamiętać, że jest to bardzo kondycyjna trasa. Team. Komu w drogę? Temu w dupę. Aż się Radek zapisał. Kolejną kategorią tras w kompleksie Enduro Trails Bielsko-Biała są trasy czerwone, czyli trasy przeznaczone dla bardziej zaawansowanych rowerzystów, nieco trudniejsze. Spotkamy na nich przede wszystkim kamieniste podłoże, korzenie, ciasne zakręty.
W Bielsku najbardziej znane trasy czerwone to Cygan, Dębowiec i Stary Zielony. Jest dobra burza. Może się wyrobimy przed nią. A tymczasem będzie Cygan. Tym razem Cygan przygotował nam wyjątkowe warunki. Patrzcie, co nam się dzieje. Nie tylko opad deszczu, ale też burza. Cygan jest troszkę inną trasą w porównaniu do innych czerwonych. Samo nachylanie terenu nie jest takie duże, więc mamy tutaj dużo jazdy trailowej. Świetne ćwiczenie równowagi i techniki jazdy. Robi się niebezpiecznie. Jak podjazda? Zajebiście. Bielsko, okejka. Pewno, zawsze pojedzie okejka. No i na sam koniec trasy czarne. Trasy najbardziej wymagające. Tutaj trzeba posiadać już dobre umiejętności zjazdowe i pewny sprzęt. Przede wszystkim duże nachylenie terenu, bardzo ciasne zakręty, uskoki oraz liczne przeszkody terenowe. Trasy dla wielbicieli mocnych wrażeń.